Jak testy w tym roku? Czy trudne zestawy przygotowano? Polski był ok. Przyrodnicze były strasznie trudne. Strzelałam w większości pytań. Matematyka poszła mi średnio. Znaczy, lepiej niż się spodziewałam. No i to chyba. Jakie zadanie zaskoczyły najbardziej? Zacznijmy od polskiego. Z ustaleniem formantu. To była gramatyka. To było chyba jedno zadanie z gramatyki. I to było trudne. A matematyka? W matematyce? No to otwarte zadania. Otwarte zadania były takie średnie. Jeżeli chodzi o twoje przygotowania, jak one wyglądały do testów? Taka spontaniczne podejście, czy jednak dużo nauki wcześniej? Bardziej spontaniczne. Które przedmioty najłatwiej się zdaje, jak na ciebie? WOS i historię. Okej, okay. A tobie jak egzamin idą, jak na razie? Chyba dobrze. Mogło być lepiej z matmy, ale ogólnie to było okej. Okay. Co najtrudniejsze jak na razie? Przyrodnicze. Przyrodnicze? A co tam takiego trudnego na tej przyrodzie? Wszystko. Biologia. Jakie zadania zaskoczyły? Wymagali jakiejś specyficznej wiedzy? Tak. Tak. Czyli bez przykładów? No bez przykładów, bo było zbyt źle. Jak u ciebie? No, polski był najtrudniejszy. Co takiego trudnego w tym języku polskim? Charakterystyka. A co było trzeba napisać? Charakterystyka. Okej, okay, ale jakiś temat tej charakterystyki? Jaki był temat? Trzeba było opisać bohatera lirycznego, który tam się czymś kieruje w życiu, jakąś wartością czy coś takiego. Dobrze idzie. No super! Matma. Matma? Polski! O, zdania podzielone. Jak historia najłatwiejsza była. Jakie zadania z historii, jaka wiedza była badana w tym roku? Daty. I te daty wszystkie były zapamiętane? No normalnie. No to pełen szacun. Z matmy jakie zadania, co było najłatwiejsze? Wszystko. Funkcja to jest banał, naprawdę. Funkcja, granie stosłupy i w ogóle te bryły śmieszne wszystkie. Przed egzaminem dużo przerabialiście? Dużo tych powtórek było? Tak, my z panią naszą cudowną od matematyki bardzo dużo robiliśmy takich zadań. Pani Kordelasińska to jest mistrz. Pani Korczyc to jest naprawdę... Czyli był spokój przed egzaminem. Bardzo, tak. Co najtrudniejsze w tym roku? Przyrodnicze. Tak, a co jakieś zadanie zapamiętałeś z tych przyrodniczych? Lemura. Lemura? No, bo było zadanie. Co łączy wszystkie ssaki, czy coś takiego. No i zaznaczyłem palce, a poprawna odpowiedź to ucho. Przyroda najgorsza była. Kolejne wskazanie na przyrodę. Co ciebie zaskoczyło w tych egzaminach przyrodniczych? Wszystko. Ale jakieś zadanie zapadło ci w pamięci, co sparaliżowało być może? Nie. Aż tak źle nie było? Aż tak źle nie było, chyba. A jeżeli chodzi o ten język polski, co tam było? Czy były jakieś zaskoczenia, jakieś trudne zadania? Charakterystyka. Charakterystyka. Ja będę rowerować do Zuzi, ona będzie ze mną kawkować. To był temat waszego wypracowania? Nie, temat naszego wypracowania to była charakterystyka osoby, która stanęła przed życiowym wyborem i kierowała się najważniejszą wartością w życiu. Na razie matematyka była najtrudniejsza, WOS i historia najłatwiejsze. Jakie nastawienie przed angielskim? Pozytywne. Podstawa i rozszerzenie? Tak. Będzie łatwe. Jeżeli chodzi o wasze podejście, to było dużo nauki przed, czy jednak tak dosyć lajtowo podeszliście do egzaminu? Tak pół na pół. No, częściowo się uczyłem, częściowo lajtowo. Z czego najwięcej trzeba było powtórzyć? Angielski. Ja się uczyłem te 3 dni przed i później miałem taki chillaucik. Dla mnie tam dobrze. Ale co, łatwo wszystko? Ja tam nie umiem nic, to tam dla mnie łatwe. Czyli w ogóle luz totalny. Mhm. Ale co, nic się nie uczyłeś przed egzaminami? Nie. Tylko tyle, co na lekcjach. I co, dużo zapamiętałeś z tych lekcji? Tam troszkę było. Ale jak, na przykład matma, rozwiązałeś wszystkie zadania, ile zostawiłeś? Wszystkie rozwiązałem, nie wiem czy dobrze. Ale nie sprawdzasz w domu później? Nie, wolę 15 czerwca wiedzieć. Jak idą egzaminy, co najtrudniejsze w tym roku? Wszystko łatwe, nie uczyłem się w ogóle. Wszystko łatwe, nie uczyłem się w ogóle, no po prostu wzór do naśladowania. No tak. Matma jak poszła?
No, może być. Otwarte były najtrudniejsze. Otwarte najtrudniejsze. Jakieś zadanie zapadło ci w pamięci? Nie. Z biologii. Jakie? O lemurze. Ale o co chodzi w ogóle z tym lemurem? Co tam trzeba było zrobić? No coś tam o ssakach było, nie pamiętam już. Ale odpowiedziałeś dobrze, czy nie? Tak, dobrze. Brawo. Wybrałeś już szkołę? Jaką przyszłość widzisz dla siebie? Nie, jeszcze myślę. I nad czym się zastanawiasz? Mechanik, może coś takiego. Co było najtrudniejsze dla ciebie? Polski przede wszystkim i charakterystyka. Właśnie ta charakterystyka co chwilę pada. Co dla ciebie było najtrudniejsze? Charakterystyczne. Dobranie dobrego bohatera do opisania. Na kogo padło? Na Rudego z Kamieni na Szaniec.